Dzisiejszy filmik jest o pole dance, albo pole dancing, albo nie mam pojęcia, jak to się nazywa w polsku. Pole dance może? Albo taniec na róże? Ale czemu w ogóle tworzę o tym filmik? Bo każdym razem, jak przylatuję do Polski, to przypominam sobie, że z jakiegoś powodu Polki uwielbiają pole dancing. I w Stanach nigdy nie widziałam reklamy studia, gdzie możesz się uczyć pole dancing, ale w Polsce to jest dosyć typowe. I właśnie o tym jest dzisiejszy odcinek. Też tutaj szybko powiem, że jak chcesz mnie zobaczyć na żywo i posłuchać, jak opowiadam głupie żarty i śmieszne historie z mojego życia, to ja niedługo będę jeździł po Polsce i będę robił stand-up. To tutaj masz listę miast, gdzie będę i sprawdź na dole w opisie. Tam możesz kupić bilety na ten stand-up, tam jest link. To może zacznę od tego, że ja całkowicie rozumiem, czemu kobiety by chciały robić pole dance. Osobiście nigdy tego nie robiłem, ale widziałem, jak kobiety robią pole dancing, nie powiem gdzie, ale widziałem i z tego co widzę, to jest bardzo trudne. I myślę, że musisz być bardzo wysportowany, albo przynajmniej mieć dużo skill, jak się mówi skill po polsku. Google Translate napisali umiejętność. To co chciałem powiedzieć jest, że pole dancing jest trudne, musisz wiedzieć co robisz i musisz to ćwiczyć prawdopodobnie przez wiele miesięcy albo nawet wiele lat. To od razu powiem, że ja mam szacunek dla tego sportu i też mam szacunek dla tych ludzi, przeważnie to są kobiety, które robią pole dancing. I ja na pewno bym nie mógł tego robić. Ale chyba bym nie chciał tego robić, bo to by było bardzo dziwne, jak ja bym robił pole dancing. Szczególnie, że musisz nosić jak najmniej ubrania, jak możesz, żeby twoja skóra tak złapała ten metal tego pole? Jak się mówi pole? Może Polak? A? Nie, chyba o, tej rury. Ale żartowałem z tym Polak, bo po angielsku a pole to może być rura, albo pole też może być słup. Ale a pole też jest Polak. Jakbyś nie wiedział, że słowo Polak jest pole, a pole. To tak naprawdę, jakbyś o tym pomyślał, to jak chcesz robić pole dancing, to wystarczy, że tańczysz jak chcesz, bo ty jesteś Polakiem. To nie ma różnicy jak tańczysz, to jest pole dancing, ha? Ha? Nie, okej, to jest okropny żart. Ale wracając do tego, że ja bym robił pole dancing, to by było okropne. Czy możesz sobie to wyobrazić? Ugh, nikt by nie chciał tego zobaczyć. To myślę, że to jest taki sport, który chyba raczej jest dla kobiet, nie? Okej, ale nieważne. Wracając do pole dancing. To, co chcę powiedzieć w tym odcinku jest, że w Polsce to jest normalne. I bardzo często dziewczyny robią pole dancing. Ja poznałem dużo Polek, które chodzą na lekcje pole dancing i widziałem mnóstwo reklam pole dancing w Polsce. A w Stanach nigdy nie widziałem reklamy pole dancing i nigdy nie poznałem dziewczynę, która nie pracowała jako stripteaserka, która ćwiczyła pole dancing. I w Stanach pole dancing jest coś, co tylko stripteaserki robią. Albo dziewczyny, które chcą się stać stripteaserkami. Ale zwykła dziewczyna, która nie planuje tańczyć nago, to takie dziewczyny tego nie robią. Ale też na pewno będziesz się śmiał, że w Stanach to pewnie oni nie robią żadnego sportu, dlatego oni są tacy otyli. I to jest prawda, jest bardzo dużo otyłych ludzi w Stanach, dużo więcej niż w Europie i dużo więcej niż w Polsce, ale też jest bardzo dużo, bardzo fit ludzi i ja uważam, że jest ich więcej niż w Polsce i ogólnie w Europie. Ale oczywiście to też się zmienia w Polsce, bo teraz wiem, że coraz częściej ludzie chodzą na siłownię. Ale w Stanach przez wiele lat, przez to, że jest tak dużo otyłości, to jest bardzo dużo ludzi, którzy chodzą na siłownię tak regularnie i mają jakiś sześciopak, albo są napakowani, kobiety i faceci. To tak, to jest śmieszny żart, że oczywiście, że Amerykanki nie robią pole dancing, bo pewnie Amerykanki w ogóle nie ćwiczą i są otyłe i jeżdżą w tych wózkach elektrycznych. I to jest dobry żart, ale prawda jest taka, że tak nie jest. Jest bardzo dużo kobiet i facetów, którzy ćwiczą, ale nigdy nie słyszałam, żeby ktoś ćwiczył pole dancing. To mi się wydaje, że jakbyś powiedział
komuś z Ameryki, że ja trenuję pole dancing, to to by było mniej więcej tak samo, jakbyś powiedział, że ja trenuję albo ja ćwiczę stanie pod lampą w nocy. I na pewno Polki są obrażone teraz tak, ale ja robię pole dancing i ja nie jestem dziwką, albo coś takiego. Ja nie mówię, ja tak nie mówię, po prostu tak jest w Stanach. To jak ty ćwiczysz pole dancing, to ja bym nie powiedział komuś ze Stanów, że to robisz. Bo myślę, że w Stanach, jak myślimy o pole dancing, to myślimy o strippers, to znaczy o stripteaserkach, albo o strip clubs, to znaczy o klubach ze striptease. Ale to, co jest ciekawe, jest, że w Stanach to jest standardowe, że jak się wchodzi do klubu ze stripteasem, to prawie każda dziewczyna tak tańczy pole dance, nago, albo prawie nago. I to jest ten główny część, czemu idziesz do klubu ze stripteasem, ale z mojego doświadczenia w tych klubach ze stripteasem, gdzie ja byłam w Polsce i nie jestem ekspertem z tych klubów, ale byłam w kilka i nigdy nie widziałam, żeby te kobiety tańczyły pole dancing. Przeważnie po prostu przychodzą do ciebie i gadają z tobą i chcą, żebyś ich wziął do jakiegoś tylnego pokoju i im kupił szampan albo coś takiego. I nie mówię, że w Stanach tak nie jest. Też tak jest, ale najważniejsza część z tymi klubami ze stripteasem jest, że kobiety tańczą pole dancing nago. To jest ciekawe, że w Polsce raczej stripteaserki tego nie robią. I takie dobre, grzeczne Polki, katoliczki to robią. Ale w Stanach to nie. Jak ty ćwiczysz taniec na tym pole, na tym supie, nie wiem jak nazwać, na róże? Może z różańcem, ha? Nie, ale jak ćwiczysz ten taniec na róże chyba, to jest przez to, że chcesz to robić nago za pieniądze. To nie wiem jak to się stało, że Polacy, albo raczej Polki, tak bardzo lubią pole dancing, ale myślę, że prawdopodobnie one widziały tą reklamę pole dancing i pomyślały, hej, I'm a pole, ja jestem a pole, to tańczenie dla Polaków? Ja chcę to robić. To jak ty jesteś Polką i ty robisz pole dancing, to daj znać w komentarzach, czemu ty zaczęłaś robić pole dancing. Czy to było przez to, że chciałaś być stripteaserką? Nie, wygłupiam się. Wiem, że tak nie jest. Ale poważnie, napisz, czemu to zaczęłaś i jak długo to robisz i czemu to ci się podoba ogólnie. I też daj znać, w którym miejscu to robisz i ja przyjdę i będę rzucał pieniądze w ciebie. Nie, okej, ja wygłupiam się. Come on, come on. I jak ty nie robisz pole dancing, to daj znać, ile dziewczyn ty znasz, które robią albo robiły pole dancing, albo czy kiedykolwiek widziałeś reklamę pole dancing w Polsce? Bo mi się wydaje, że to jest dosyć typowa reklama i jest dużo miejsc, gdzie możesz ćwiczyć pole dancing. Nawet był taki teledysk kilka lat temu, gdzie taka dziewczyna tańczyła pole dancing. I widziałem ten teledysk w Polsce. I jak widziałem ten teledysk i też słyszałam tą muzykę, to pomyślałam, okej, to na pewno jest europejska muzyka, bo od razu możesz rozpoznać europejską muzykę. Ale ten główny część tego teledysku było to, że była taka dziewczyna, która tak zerwała ze swoim chłopakiem, albo nie, ten chłopak z nią zerwał i ona była taka zła i on tak, ja mu pokażę. I potem ona zaczęła tak tańczyć ten pole dancing, ale tak bardzo dobrze. Widać, że ta dziewczyna tak ćwiczy wiele, wiele lat. Pewnie jest jakimś mistrzem w tym. I potem tak patrzyłem na nią, na tą kobietę i pomyślałam, ha, ja myślę, że ta kobieta jest Polką, bo ona ma taką twarz. Na pewno jest Słowianką i prawdopodobnie jest Polką. I potem sprawdziłem tego artystę i się okazuje, że tak, to jest polska piosenka i ci ludzie są Polakami. Ale wiedziałem, nie tylko przez muzykę i też przez jej twarz, ale przez to, że pole dancing to był tak najważniejsza część tego teledysku. I ten pole dancing to nie było związane ze stripteaserkami. Ona po prostu była taka zła, tak ja mu pokażę. I potem pod koniec on jakoś niechcąco przyszedł do studio i zobaczył, jak dobrze ona robiła pole dancing. I on tak, ja chcę z tobą jednak być. I on tak, nie, teraz ja cię nie chcę, albo coś takiego. Okej, to wszystko na dzisiaj. Zobaczymy się niedługo. Na razie. Cześć.